Czy wiesz, że zdrada małżonka nie przesądza o jego winie podczas rozwodu? Ten temat obarczony jest wieloma mitami i nieporozumieniami, więc w dzisiejszym filmie, jako adwokat, rozwieję ci wątpliwości, które możesz mieć w związku z tym tematem. Spodziewaj się paru niespodzianek w tym, co prawo uważa za zdradę, jaki jest związek pomiędzy zdradą a ewentualną winą za rozpad pożycia orzekaną w sprawie rozwodowej i czy zdrada może się przedawnić. Ciekawe, prawda? No to przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od tego, co powinno być punktem wyjścia, czyli od tego, co w ogóle jest zdradą. Zastanawialiście się kiedyś, co sam postrzegasz jako zdradę? Czy zdradą jest to, że ktoś zwierza się innej osobie, a to, że darzy ją platonicznym uczuciem, za którym nie idą żadne czyny? Czy zdradą jest fascynacja, zauroczenie, czy dopiero zakochanie? A w sferze zachowań, jak to widzisz, czy zdradą jest już pocałunek? Może na przykład cmoknięcie? Nie, ale taki bardziej namiętny i zaangażowany już tak? Od jakiej granicy intymności dane zachowanie wobec innej osoby postrzegasz jako zdradę? Czy zdradą jest jednorazowy skok w bok, czy dopiero coś, co trwa dłużej i wiąże się z zaangażowaniem emocjonalnym? Sporo pytań, prawda? To są ważne tematy, które dobrze jest poruszyć w związku, bo zdarza się i to wcale nie tak rzadko, że te granice, od których zaczyna się zdrada, dwie osoby w związku stawiają w zupełnie różnych miejscach prawo też stawia je jeszcze innym miejscu, o czym zaraz powiemy. Aby nie było tu dla ciebie przykrych niespodzianek i rozczarowań albo awantur i nagłego rozstania, omów z partnerem ten temat odpowiednio wcześnie. Jeśli zastanawiasz się, jakie jeszcze tematy warto poruszyć i w jaki sposób w ogóle o tym rozmawiać, gdy decydujesz się na długoterminowy związek, to oczywiście zajrzyj do naszej książki Sukces w relacjach damsko-męskich. Link jak zawsze znajdziesz na dole w opisie pod filmem. No a w samej książce znajdziesz cały osobny rozdział na ten temat. A my wracamy do zdrady. Drugi temat do przemyślenia oprócz samej definicji zdrady, który też będzie miał znaczenie za chwilę, gdy powiemy sobie o kwestiach prawnych, to pytanie, jak według Ciebie jest i czy zdradę na przykład można wybaczyć, czy można ją w jakiś sposób wymazać. Zastanów się nad tym, ale też no, nie zdziw się, jeśli Twoje podejście w tym temacie może się z czasem zmieniać. Szczególnie to obserwuję w przypadkach osób, które rozmawiają o zdradzie abstrakcyjnie, o tym, że można ją wybaczyć albo nie, a gdy temat już nie jest czysto teoretyczny, gdy dotyka ich bezpośrednio, to już stanowisko się trochę zmienia i zachowują się i interpretują wszystko inaczej niż pierwotnie zakładali. Jak mówi znane powiedzenie, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. To, czy jesteś w stanie zradę wybaczyć, czy nie, zależy od Ciebie i nic do tego Twojej rodzinie, przyjaciołom czy społeczeństwu. Bez względu na to, czy Cię zachęcają, czy zniechęcają do wybaczenia, decyzję musisz podjąć samodzielnie. Pamiętaj tylko, że ta decyzja może mieć też przełożenie potem i mieć znaczenie z punktu widzenia prawa. I choć z moralnego punktu widzenia, każda osoba może to oceniać różnie, i samą zdradę jako taką, i sytuację, gdy można lub nie ją wybaczyć, i granice zrozumienia u różnych osób mogą być w różnych miejscach, to prawo daje nam tutaj kilka wskazówek. Oczywiście one będą miały znaczenie tylko jeżeli mówimy o zdradzie w małżeństwie, no bo tylko w takie relacje damsko-męskie prawo ingeruje. To jak to jest? Kiedy z punktu widzenia prawa mówimy o zdradzie? Zobacz, zdrada to inaczej mówiąc niewierność. Jeśli się jej dopuszczasz, to naruszasz nie tylko obietnicę złożoną małżonkowi, ale też artykuł 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którym to przepisem małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do współdziałania dla dobra rodziny, do wzajemnej pomocy i do wierności właśnie. A skoro tak, to niewierność małżeńska jest dowodem złamania danego słowa i może przesądzać o winie w rozkładzie pożycia. Dlaczego tylko może, a nie musi i dlaczego nie zawsze przesądza? Dlatego, że ta niewierność, aby oznaczała winę, musi doprowadzić do rozpadu pożycia. Co to w praktyce oznacza, to powiemy sobie już za chwilę. Najpierw jednak ustalmy w ogóle, co możemy rozumieć i co powinniśmy rozumieć pod pojęciem niewierności i jak ją zdefiniować z prawnego punktu widzenia. W przepisach nie mamy żadnej definicji niewierności. Nie ma żadnego słowniczka, który powie, że niewierność to jest to i to. I oczywiście można zerknąć do orzecznictwa, bo znajdziemy w nim całkiem sporo wskazówek. I tak, niewierność to jest rażąca nielojalność wobec współmałżonka. I choć możecie to zaskoczyć, to za naruszenie obowiązku wierności w orzecznictwie przyjmuje się nie tylko akt współżycia fizycznego z jakąś inną osobą, jak to się powszechnie rozumie, ale też na przykład sytuację, w której współmałżonek stwarza nawet pozory niewierności małżeńskiej. I oczywiście może to robić na różne sposoby, no a sąd każdorazowo bada, jak sytuacja wyglądała w danym konkretnym przypadku. Widziałam przykłady, gdy chodziło o treść korespondencji, o umawianie się na trójkąt z pominięciem współmałżonka, ale też o takie zachowania, które miały tylko stworzyć odpowiednie wrażenie, żeby np. mąż czuł, że jest zdradzany, a niekoniecznie wcale był. Żebyś miał pewność, jak to jest u Ciebie, jak te zachowania można zinterpretować, to oczywiście jak zwykle zachęcam Cię do skorzystania z fachowej porady albo u adwokata, albo u radcy prawnego, który też zajmuje się prawem rodzinnym. I choć nie powie Ci on, jak na 100% należy daną sytuację ocenić, bo tutaj zawsze decyduje sąd, to jednak da Ci już odpowiednie wskazówki i wspólnie z Tobą ustali plan działania w danej sprawie. W dzisiejszych czasach konsultacje można odbywać stacjonarnie i online, więc nie ma żadnych wymówek, po prostu skorzystaj, żebyś wiedział dokładnie, na czym stoisz. Polskie prawo przewiduje związki monogamiczne i chroni trwałość związku małżeńskiego przez cały czas, czyli od czasu złożenia przysięgi małżeńskiej do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. A skoro tak, to obowiązek wierności y, trwa przez cały ten czas i niestety, ale wchodzenie w bliskie emocjonalne czy fizyczne relacje z osobami trzecimi może być uznane za zachowanie, które narusza zarówno przepisy prawa, jak i zasady współżycia społecznego. Zaskoczony? Jeśli zastanawiasz się, czy zdrada może się przedawnić, to mam dla Ciebie złe wiadomości. Co do zasady jest tak, że niewierność może być podstawą udzielenia rozwodu bez względu na to, kiedy do tej niewierności doszło, bez względu na czas. Jeśli była ona przyczyną albo chociażby jedną z kilku przyczyn rozpadu pożycia, to już może być i przyczyną rozwodu, ale też i podstawą do orzekania o winie. Nie ma więc większego znaczenia, kiedy do tej niewierności doszło. Nie jest też istotne, czy to był jednorazowy skok w bok, czy to był jakiś dłuższy związek pozamałżeński. Relacja pozamałżeńska, akt niewierności, czy jak czasem można znaleźć w starszych wyrokach cudzołóstwa, może świadczyć o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, bez względu na to, jak dawno do tego zachowania doszło. Ale sytuacja, no jak to w prawie bywać, nie jest taka zero zupełnie, bo jak usłyszałeś wcześniej, zdrada może przesądzać o wyłącznej winie, ale wcale nie musi. Od czego to zależy? Co do zasady od dwóch rzeczy. Po pierwsze, to kiedy do zdrady doszło ma znaczenie i to spore z kilku względów. Zdrada świadczy o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, jeśli ta zdrada do tego rozkładu pożycia doprowadziła, to znaczy, jeśli była jego przyczyną, a nie skutkiem. Nie ma żadnych wątpliwości, że związek jednego z małżonków z innym partnerem, no jeszcze w czasie formalnego trwania małżeństwa, ale po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstaw do tego, by tego małżonka będącego faktycznie w nowym związku obciążać winą za rozkład, bo wtedy ta relacja nie jest przyczyną rozkładu, ale jest jednym ze skutków. To potwierdza naprawdę bogate orzecznictwo, więc, po pierwsze, warto o tym pamiętać, a po drugie, mając to w pamięci, w sprawie rozwodowej warto położyć szczególnie duży nacisk na udowodnienie tego, kiedy dokładnie i z jakich przyczyn doszło do rozpadu pożycia. Jeśli określone działania, w tym zdrada, podejmowane są już po rozpadzie tego związku, po rozpadzie pożycia w sensie faktycznym, no to nie świadczą one w żaden sposób o winie, bo winą jest to, co do rozpadu doprowadziło, a nie to, co po rozpadzie się wydarzyło. <tak>, tak mi się zrymowało, ale niech ten rym ułatwi Ci zapamiętanie i rozróżnienie tych dwóch elementów. Jakie elementy bierzemy pod uwagę analizując pożycie małżeńskie, jakie więzi i jak mają się one rozpadać, co to oznacza ten rozpad pożycia, no to jest temat na osobny film. Możesz szerzej, jeśli masz ochotę, posłuchać o sprawach rozwodowych w rozmowie ze mną na kanale Aleksa, podlinkuję Ci go na dole w opisie, tam sobie szerzej rozmawiamy o sprawach rozwodowych, o tym... Jakie dowody w postępowaniu sąd przeprowadza i na co konkretnie powinieneś się w takiej sprawie przygotować? Jeśli będziesz miał ochotę na więcej tego tematu, to śmiało zapraszam Cię do tamtej rozmowy. Tu jednak pamiętaj, że to, co się dzieje po rozpadzie pożycia, nawet jeśli jest zdradą, nawet jeśli jest poważnym związkiem ani jakąś jednorazową przygodą, to dla winy w rozwodzie już nie będzie miało dużego znaczenia. Po drugie, są sytuacje, w których zdrada nie musi przesądzać o rozpadzie małżeństwa i o winie, nawet jeśli do zdrady doszłoby w czasie trwania małżeństwa, gdy jeszcze wszystkie więzi istniały, miały się dobrze, gdy jeszcze nie było rozpadu pożycia. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy doszło do przebaczenia ze strony małżonka wiernego. Jeśli ktoś dopuścił się zdrady, a druga strona o tym wiedziała i mimo to kontynuowała pożycie dalej, na przykład przez lata, to taka zdrada też nie doprowadziła do rozpadu pożycia, bo przecież to pożycie mniej lub bardziej szczęśliwie, ale było kontynuowane jeśli współmałżonek jakieś zachowanie toleruje, jeśli je wybacza, to nie może potem powoływać się na to, że to zachowanie akurat świadczy o winie w rozpadzie małżeństwa. To jest dość częsta sytuacja, z którą spotykam się w sprawach rozwodowych, kiedy mówimy o orzekaniu o winie, że ktoś chcąc udowodnić winę drugiej strony, wyjmuje wszystkie sytuacje, wszystkie nieprawidłowości, jakie pojawiały się w związku od momentu, kiedy odeszli od ołtarza, albo nawet od momentu, kiedy się mm, poznali, zgra nie pomijając, że przecież te zachowania były wybaczane, że pożycie trwało jeszcze później latami, więc takie czy inne działania, zwłaszcza jednorazowe, trudno uznać za zawinione i prowadzące w konsekwencji do rozkładu pożycia. Tym bardziej, jeśli na przykład dana osoba przebaczyła współżycie, pożycie małżeńskie trwało nadal, jeśli na przykład była podjęta jakaś terapia i wszystko było w porządku przez kolejnych kilka lat, no to trudno mówić, żeby taka sytuacja była powodem rozpadu pożycia. To z kolei powinno Cię skłonić do zastanowienia się nad tym, jak dane zachowania traktujesz i co one dla Ciebie oznaczają. Bo na przykład, jeśli pomimo zdrady podejmiesz działania dla ratowania małżeństwa, będziesz kontynuować pożycie fizyczne, pójdziecie na terapię, będziecie dalej starać się kontynuować zwykłe życie i związek, żeby tej relacji nie przekreślać, albo ze względu na dzieci, albo ze względu na łączące was uczucie, albo nawet ze względu na wspólne interesy majątkowe, no to może się okazać, że pozbawisz się amunicji, argumentacji dla wykazania wyłącznej winy drugiej strony w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Pamiętaj o tym. Po trzecie, zdrada nie musi przesądzać o wyłącznej winie w rozpadzie pożycia, też z tego względu, że w sprawie rozwodowej sąd orzeka winę, uwzględniając w tym zakresie stanowiska obu stron. Może być tak, że mimo zdrady oboje złożycie w sprawie rozwodowej wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. A skoro tak, no to sąd tym wnioskiem jest związany i chociaż będzie ustalał przyczyny rozpadu, będzie ustalał, co doprowadziło do tego, że to małżeństwo trzeba będzie rozwiązać, to jednak w wyroku nie będzie orzekał, kto za te przyczyny jest odpowiedzialny i kto ponosi winę. Jeśli natomiast nie będzie zgodnego wniosku o nieorzekanie o winie, to sąd będzie tą winę orzekał, ale będzie ustalał, czy wina jest po jednej stronie, czy po drugiej, czy po stronie obydwojga małżonków. I teraz, no jasne, zdrada może być jedną z przyczyn rozpadu pożycia i może o winie przesądzać, ale niekoniecznie musi przesądzać o wyłącznej winie. Może być tak, że ktoś nawiązał relację pozamałżeńską, ale na przykład druga strona zaniedbała o obowiązek lojalności, albo odmawiała pożycia, albo dopuszczała się przemocy, albo dawała priorytet relacjom z innymi ludźmi, na przykład z rodzicami zamiast ze współmałżonkiem. No przyczyny mogą być najróżniejsze. Różne mogą być przyczyny rozpadu pożycia i z różnych powodów można być winnym rozwodu. Zrada nie jest tutaj jedyna ani wyłączna. To jest bardzo szeroki temat, pewnie na cały osobny film. Tutaj jednak pamiętaj, że w naszym systemie prawnym ciągle jest tak, że sąd nie miarkuje winy. To oznacza, że sąd nie patrzy kto jest bardziej winny, a kto mniej. Może być stosunek 60 do 40, 70 do 30% i tak sąd orzeknie winę obydwojga. Bo sąd orzeka, kto jest winny i to wyłącznie winny. Dlatego bardzo często zdarza się, że jeśli jest orzeczenie o winie, to sąd orzeka winę obydwojga małżonków, i dlatego do orzeczenia winy warto się solidnie przygotować jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia prawnego w swoim przypadku, jeżeli będziesz musiał się z tym zmierzyć, bo w tym zakresie wyłączna wina może skutkować koniecznością płacenia alimentów na byłego męża lub żonę. Bez względu na to, czy ty te alimenty będziesz płacić, czy będziesz je otrzymywać, to jest o co powalczyć, więc nie zostawiaj tego losowi, tylko solidnie przygotuj się i pod kątem merytorycznym, i pod kątem dowodowym do takiego postępowania. Zanim przejdziemy do rozmów o zdradzie i dowodów na jej potwierdzenie, daj znać w komentarzu, jeśli chcesz, bym nagrała film na temat przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego i winy w rozwodzie jako takiej. Tu też pokutuje sporo mitów i błędnych przekonań, więc może warto, żebyśmy je rozwiali, zanim będzie cię to słono kosztowało. Z drugiej strony, no, pewnie byłby to jeden z bardziej prawniczych filmów na moim kanale, więc nie wiem, na ile taka tematyka dla Ciebie jako mojego widza będzie interesująca. Napisz proszę na dole pod filmem i najlepiej jeszcze zrób to właśnie teraz. Okej, okay. czas na rozmowę o zdradzie. Oczywiście od Ciebie zależy to, czy i komu o zdradzie powiesz, jeśli to Ty jesteś tą osobą zdradzającą. Moje obserwacje życiowe i zawodowe wykazują, że przyznanie się do zdrady co do zasady sprzyja uldze, ale tylko po stronie osoby zdradzającej. Zdrady najlepiej się nie dopuszczać, no bo wtedy nie mamy problemu, czy o niej powiedzieć, czy nie. Ale jeśli już do tego dojdzie, to z jednej strony poczucie przyzwoitości, uczciwości wobec partnera nakazuje się przyznać. Z drugiej strony jednak takie przyznanie się do zdrady sprawia, że zdradzonemu małżonkowi często się świat. Jego życie, jego związek dzieli się na dwie części. Na tą, kiedy o zdradzie się nie wiedział i na tą, kiedy już z tą zdradą musi żyć. Jasne, jeśli zdrada zostanie wybaczona, to nie będzie już przyczyną winy w rozpadzie pożycia, ale na pewno w jakiś sposób zmienia już relację. Czy na lepiej? No cóż, w przypadku każdego związku pewnie może to wyglądać inaczej. Daj znać, jak ty uważasz, czy o zdradzie należy powiedzieć partnerowi, czy raczej nie. W tym temacie spodziewam się ciekawych punktów widzenia i dyskusji w komentarzach, więc napisz proszę, jak to jest według ciebie. Po adwokacku powiem ci, że w takiej rozmowie o zdradzie przede wszystkim pamiętaj, że wszystko co powiesz może być wykorzystane przeciwko tobie w sprawie rozwodowej. Nie zliczę przypadków, ile razy rozmawiając o rozwodzie słyszałam klientów, którzy żałowali, że powiedzieli drugiej stronie o swojej relacji pozamałżeńskiej. Z drugiej strony, nawet jeśli takiej rozmowy nie będzie, to zdradę można udowodnić na najróżniejsze sposoby, na przykład Screenami wiadomości, zdjęciami, raportami detektywistycznymi, zeznaniami świadków, nagraniami. No, wachlarz możliwości jest naprawdę spory, ale przed złożeniem tych dowodów w sądzie warto je solidnie przejrzeć i ocenić z punktu widzenia osoby trzeciej. Tak, Zobaczyć, co naprawdę sąd czy pełnomocnik może z tych dowodów wywnioskować. W książce Sukces w relacjach damsko-męskich w rozdziale o rozstaniu i o rozwodzie też o tym jak mówić o rozwodzie jak się do tego przygotować przywołuje taką sytuację gdy w sprawie rozwodowej dostałam kiedyś zdjęcia kobiety z kwiatami które to zdjęcia według jej męża miały jednoznacznie udowadniać zdradę żony no bo przecież on nigdy by jej takich kwiatów nie kupił jeśli myślisz o rozwodzie, zwłaszcza z orzekaniem o winie, to we własnym interesie skorzystaj z konsultacji prawnej i profesjonalnego prowadzenia sprawy, bo wierz mi, nie jest to obszar, w którym chcesz eksperymentować samodzielnie i uczyć się na własnych błędach. Rezultaty tych eksperymentów mogą być i zbyt bolesne, i długofalowo zbyt kosztowne, znacznie droższe niż zlecenie prowadzenia sprawy profesjonalnej kancelarii. Jeśli zastanawiasz się, jak poradzić sobie z wyzwaniami i w związku, i jak budować szczęśliwą relację, żeby nigdy nie mieć do czynienia z tematem zdrady, albo jak łagodnie przeprowadzić rozstanie i na co koniecznie zwrócić uwagę w takich rozmowach rozstaniowych, by nie wejść na minę, to serdecznie polecam Ci naszą książkę Sukces w relacjach damsko-męskich. Link, jak już mówiłam wcześniej, znajdziesz na dole w opisie, a książkę znajdziesz w naszej księgarni w korzystnych cenowo zestawach, więc serdecznie Cię tam odsyłam. Jeśli w temacie rozstania zastanawiasz się, jak powiedzieć, o rozstaniu drugiej osobie, to koniecznie obejrzyj jeszcze ten film, na pewno będzie dla Ciebie pomocny. Znajdziesz w nim wiele wskazówek, jak do takiej rozmowy się przygotować, jak ją przeprowadzić. No oczywiście zapisz się też na mój newsletter, by być ze mną w stałym kontakcie, link jest na dole i spotkaj się ze mną w tym materiale. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.